Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Jakie są modne kuchnie w 2024 roku? W jakim kierunku idziemy? Jakie są trendy? Powiem Wam o kolorach i to będzie na samym początku, ale będzie też o kształtach, o płytkach, o funkcji, bo tu się troszeczkę zmienia, o oświetleniu, o AGD. Tak więc będzie tego sporo, bo o dziwo dosyć mocno się zmienia. O dziwo, bo we wnętrzach na szczęście jest tak, że to nie jest nowy rok, nowy styl, tylko to ewoluuje pomalutku, pomalutku. Ale teraz widzę dosyć duże zmiany. No i chyba w kuchni jedne takie z większych, jeżeli chodzi o pomieszczenia. Jeżeli chcesz zaprojektować dobrze kuchnię, bardzo dobrze kuchnię, jesteś przed takim remontem, to zapraszam Cię i zachęcam do mojego e-booka. Prawie 400 stron, tak więc mała książka, ale z wieloma przykładami, jak urządzić taką kuchnię. Tu macie link albo porozmawiaj ze mną, zapraszam Cię na konsultacje wnętrzarskie do mnie. Dobra, kolory, bo tu się dzieje naprawdę wiele. Jest to troszeczkę połączone ze stylem i zaraz o tym powiem, ale jakie kolory teraz najczęściej obowiązują? No przede wszystkim mięta, ogólnie odcienie zielonego. Mięta, szałwia, butelkowa zieleń, granat. Uwaga, czerwień, ale to się wiąże z tymi stylami, o których później powiem. Magenta, terakota, taki zgaszony żółty, delikatny róż. No i niech ludzie mówią co chcą, ale według mnie dalej jest, był, będzie biały, kolor modry. Możecie się nie podobać, mnie się akurat podoba i uważam, że po prostu do wielu rzeczy pasuje. No i dobra, powiedziałem taka czerwień, żółty. No słuchajcie, odważnie, nie? Po bandzie trochę. Większość ludzi tak nie projektuje. Większość ludzi projektuje, bo jak to z tym ze sobą łączyć? A zapraszam Was do odcinka ostatniego, tydzień temu, który dałem o łączeniu kolorów. Tu go macie, myślę, że się przyda. Ogólnie o łączeniu kolorów na ścianach, ale to też jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o fronty kuchenne. Większość ludzi na szczęście łączy na przykład taki biały z zielonym. Drewno z granatem, z bielą i tak dalej. I to jest zdecydowanie bezpieczniejsze niż żółty, czerwony i do tego zielony. Jeżeli chodzi o zielenie, to jest naprawdę fajny kolor, ale idźcie bardziej w pastele. I to jest taki trend, który faktycznie w tym roku bardzo się wybija, no bo mieliśmy tą butelkową zieleń i to jest nadal modny kolor i fajny, mnie się podoba, ale teraz te pastele, ta szałwia, jest takim numerem jeden. No chyba powiedziałem o wszystkich kolorach, oprócz szarości i brązów. Faktycznie one trochę odchodzą do lamusa, ale jeżeli chodzi o granat, zieleń, te żółte, czerwone, no też coraz bardziej się przebijają. Moim zdaniem nie utrzymają się u nas zbyt długo. Dlaczego? Bo my jesteśmy jednak bardziej, my jako Polacy, po pierwsze tradycjonaliści, po drugie lubimy zaszaleć, ale według mnie na szczęście patrzymy praktycznie, że kuchnia nie będzie za 3-4 lata zmieniona, tylko będzie przez 13-14 lat, a może i 20-30 lat. Bo też tak robimy. Dobra, jakie kształty? W porównaniu, jakbyśmy porównali ten rok, ubiegły już częściowo ten rok i 3-4 lata temu, to jest bardzo duża zmiana, bo weszliśmy we fronty obłe, ogólnie włóki, obłe kształty i do tego frezy. Frezy ogólnie bardzo mocno weszły w meble i okej, super, szczególnie jeżeli mamy gdzieś nowoczesną kuchnię, ale słuchajcie, zastanówcie się, czy te frezy dawać, no dobra, trend trendami, ale bądźmy po prostu realistami i my w tej kuchni będziemy gotować, dzieci tam będą żyły. Czy koniecznie pod płytą grzewczą muszą być takie frezy? Może gdzieś na wysokiej zabudowie, może gdzieś u góry. Nie są te frezy bardzo głębokie, tak więc wszystko jest do umycia. Oczywiście. I jeżeli lubisz myć, bardzo Cię proszę, pięknie to wygląda. Szczególnie z tymi obłymi kształtami. Super. Poza tym, jeżeli jeszcze chodzi o kształty, w ogóle fronty, sporo witryn teraz wchodzi. No to dobrze, jeżeli o tym tak już po części zacząłem mówić, to powiem Wam o stylach. Jakie style obowiązują? Nadal częściowy minimalizm, to już nie taki totalny minimalizm, ale częściowy minimalizm, bo ten skandynawski dalej gdzieś tam, czyli Japandi gdzieś przychodzi, nadal nowoczesny, bo to zawsze będzie, ale dla mnie na szczęście również klasyczny, czyli ten modern classic,
Tak, ale właśnie z tymi kolorami związane wchodzą teraz dwa style odważnie do naszych wnętrz. Czy na długo? Wątpię. Pierwszy styl, z Japonii się to wzięło, nazywa się kawaii. Nie tylko kolory, ale również muszą być odpowiednie motywy, kształty. Robimy to wnętrze przede wszystkim takie urocze, takie słodkie, no, cukierkowe wręcz. Motywy ciasteczek, słodyczy, słodkich zwierząt, bajkowych postaci. No, tak cukierkowo. Tak cukierkowo, jak kiedyś robiliśmy pokoje dla naszych córek księżniczek. No i tutaj też faktycznie to przynosimy. Drugi styl jest bardziej odważny, mniej cukierkowy, bardziej kolorowy chyba. To jest taki maksymalizm wręcz kolorów. Tak jak mieliśmy minimalizm przez lata, lata się utrzymywał, tak tu maksymalizm form i kolorów. Avant basic. No tutaj w tym stylu jest przede wszystkim ważna gra kolorów. Takie nieoczywiste zestawienie pasteli z nasyconymi barwami, kolorami. Ale także zasada, że nie ma koloru, który do siebie nie pasuje. Czy ta zasada jest słuszna? Osądźcie sami. Uważam, że lepiej to troszeczkę stonować. Czyli ten styl i te kolory. Tak jak wspomniałem wcześniej, jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy to się przebije. Ale cóż ja mogę wiedzieć? Z lamelami też się myliłem, niestety. Tak więc może tutaj też się pomylę i za 2-3 lata będziemy mieli tęczę w kuchni. Teraz powiem Wam o funkcji, bo tu też dosyć duże, istotne zmiany zaszły. Kurde, według mnie znowu, szczególnie w jednym punkcie, na niestety. No ale to za chwilkę. Przede wszystkim staramy się, co też w jednym z ostatnich odcinków mówiłem, na niestety, wcisnąć wszędzie wyspę. Wręcz dosłownie wcisnąć. I to nie jest dobre, bo my potrzebujemy przejścia, żeby gdzieś swobodnie funkcjonować w tej kuchni. Co z tego, że będziesz mieć wyspę piękną, jak kuchnia będzie niefunkcjonalna. Ale druga, chyba ważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o funkcję, i tu już to bardziej rozumiem, ta wyspa ma być też stołem. Czy to stół dołożony do wyspy, żebyśmy mieli kształt litery L, jakkolwiek, czy po prostu przedłużony blat i z tego robimy stół. I tu już większy sens widzę, no bo wtedy nie potrzebuję drugiego stołu, dzięki temu mogę mieć więcej miejsca. To jest jeden taki punkt, który widzę w wielu miejscach, że tak idziemy. Ale drugi, i to kurde mi się do końca nie podoba, rezygnujemy często z górnych szafek na rzecz półek. Tak, ładnie to wygląda, tak, kto to będzie mył? Ja nie, na szczęście. Jak ty lubisz? Jak ci się nudzi w domu, to dobra. Potrafię to zrozumieć, bo to naprawdę fajnie wygląda, ale nie potrafiłbym tego zrozumieć w mieszkaniu, gdzie mamy mało miejsca. Dla singla, jak mu brak szafek nie będzie przeszkadzał, jest okej, ale dla rodziny 2, 3, 4 osoby nie. No nie, słuchajcie, uważam, że to nie jest... Nie możemy iść ślepo za trendami, za modą, bo pójdziemy w złym kierunku. Słuchajcie, no bo funkcja. Ja wiem, że jestem bardzo praktyczny, ale uważam, że to jest najważniejsze, bo jak to kiedyś mówiono, z ładnej miski się nie najesz. I tak bywa niestety, że te ładne miski nam się znudzą bardzo szybko, a jeżeli coś jest funkcjonalne, praktyczne, to będzie nam się podobało na dłużej. Uważam, że nie powinniśmy w tym kierunku iść. Drugi, znaczy już w sumie trzeci, jeżeli chodzi o funkcję, jestem na tak, chociaż wiem, że jest wielu przeciwników tego, nawet pod moimi filmami. Mówię tutaj o baterii nad płytą grzewczą albo obok płyty grzewczej, bo też tak się czasem robi, czyli że możemy bezpośrednio wodę sobie do garka naleć. Ja myślę tak, kurde, no jeżeli mam sobie ułatwić życie, znowu ta praktyczność się do mnie odzywa, jeżeli mam sobie ułatwić życie, to dlaczego sobie nie ułatwiać? I dwie ostatnie sprawy, jeżeli chodzi o funkcję. Albo rezygnujemy z zamrażarki na rzecz dużej chłodziarki, to jedno, albo robimy
chłodziarkę i zamrażarkę osobno. Może być chłodziarka na przykład w kuchni, zamrażarka gdzieś w spiżarce, w garażu, tak, w zależności gdzie to mamy, bo w zamrażalnika faktycznie rzadziej korzystamy, a chłodziarkę coraz więcej, coraz większą potrzebujemy. I to uważam, jeżeli to będzie praktyczne dla Ciebie, uważam, że jest to fajne i ciekawe. I ostatni punkt funkcji, coraz częściej, to mi się strasznie podoba. Zamykamy fronty, blaty frontem. Zamykamy raczej bazylu nie widać. Nie? Posprzątane. I to jest fajne. Czy to na tak zwanych Aventosach, tych frontach do góry otwieranych, czy po prostu przednich. Fajne. Wtedy mamy całą ścianę ładnie, estetycznie i czysto. Ale zanim o płytkach, dajcie znać, co chcecie w następnym odcinku, żebym nagrał. Czy o trendach, jeżeli chodzi o łazienkę, czy o tym, jak zrobić metamorfozę mieszkania, domu, ale w taki bardzo tani sposób, bo mam kilka takich pomysłów. Także dajcie znać A czy B. Trendy, czy tania metamorfoza. Płytki w kuchni to tak naprawdę, ja nie wiem, no dobra, też są jakieś trendy, kierunki ogólnie w płytkach do łazienek i do kuchni i to się troszkę przenosi na ten pas między meblami, ale to oczywiście musimy dostosować do tego, jak cała ta kuchnia będzie wyglądała. Czyli jeżeli mam dalej Modern Classic, to nadal są fajne płytki w stylu Statuario Veneto, czyli jakieś marmurkowe, tak? Czyli Nero Marquina, czarne i tak dalej. Zazwyczaj gdzieś kontrastujemy sobie jasne meble, ciemna płytka ten, albo robimy równo z blatem, czyli to, co mamy na blacie, robimy w pasie między meblami, kolorystycznie. Kolejna rzecz, coraz częściej wchodzimy w płytki małe. To, co było, jak ja zaczynałem te 20 parę lat temu, małe płytki wtedy 10x10, to teraz cegiełki, zazwyczaj pionowe, jeszcze 3 lata temu jodełki, teraz w pionie, szkliwione, nierówne szkliwo i to jest jeden taki punkt, a drugi przeciwieństwo, duże spieki. To też widzę sens, bo taki spiek, jeżeli dam duży, tak, nie wiem, 60 na 3 metry nawet można być, tak, może być, no to wtedy nie mam fug. Bardzo ładnie to estetycznie wygląda, taka jedna tafla. Dajcie zresztą znać, co o tym sądzicie, co myślicie, czy lepsze płytki według Was mniejsze, czy jedna taka duża. I zapraszam znowu do mojego e-booka o urządzeniu kuchni lub na konsultacje ze mną, konsultacje wnętrzarskie. Dobra, oświetlenie. Tu dwie rzeczy wspomnę o oświetleniu. Jedno to idziemy w oświetlenie mocno szklane, jeżeli chodzi o oprawy oświetleniowe, czyli są takie kryształy, bo te kryształy czasem plastikowe są, ale wygląda jak szkło, czyli szkło, kryształ, plastik, akryl i jest to przeźroczyste i spoko, i fajnie, i bardzo mi się to podoba, daje dużo światła, tak więc fajnie, byleby to nie było tak, że jest otwór z góry, bo te muszki tam wpadną i już nie wypadną. Druga rzecz, w nowocześniejszych wnętrzach LED-owe lampy, proste, zawijane okręgi, to jest kolejny punkt. Ale chyba ważniejszym takim punktem, jeżeli chodzi o modę, to jest to, że stosujemy rozproszone światło. Czyli jest często jakaś pleksja, jakieś szkło matowe, które rozprasza to światło. Znowu, to jest, ma sens przy ogólnym oświetleniu, czyli takim jakby z góry, który świeci. Według mnie trendem nie zawsze musimy się go trzymać. Powinniśmy mieć oświetlenie mocne, ostre na blat, żeby nie oświetli ono całą moją pracę, tak? A takie rozproszone światło, jak jest mocne, to powinno oświetlić, ale nie zawsze to się tak dzieje. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o modę i trendy w kuchni, to sprzęt AGD. Jeżeli chodzi o taki stricte sprzęt AGD, czyli piekarniki, lodówki, zmywarki, pralki też, jak ktoś ma ten, no to przede wszystkim idziemy w Wi-Fi, czyli wszystko już na smartfonach, podłączenie, czy dobrze, no tak, fajnie, bo ma się co psuć, nie? Będzie szybko przynajmniej wymienione i ja będę miał o czym mówić za 4-5 lat, tak więc, że już nie idziemy w Wi-Fi, tylko w ruchome, bo się psuło tamto. No nie, ma to pewien sens,
Szczególnie myślę o piekarniku tak naprawdę, bo jeżeli coś sobie nastawię w piekarniku, to mogę pyk ustawić, że za pół godziny będę w domu i wtedy mam to ciepłe. Przy innych urządzeniach, lodówce, wydaje mi się, że nie jesteśmy jeszcze tak do tego dostosowani. Druga rzecz, zlewy. To już mówię od 2 lat, ale dobra, to trochę inaczej powiem. Więcej robimy granitów, czyli granitowych zlewów niż stalowych. Też trochę zależy od stylu, ale przede wszystkim ceramicznych. To idealnie do stylu klasycznego, nowoczesnego już też i modern classic pasuje te ceramiczne zlewy. Baterie do tych zlewów stosujemy coraz częściej w kolorze zlewu. Lub latu, ale zazwyczaj zlewu. To mi się podoba i te zlewy, to jest to, co rozpocząłem, stosujemy od 2 lat już takie w dużej mierze wielofunkcyjne. Czyli, że tam mamy deskę, mamy jakiś ociekacz, mamy jakieś pojemniczki. No fajnie. Fajnie, bo pamiętam w moim pierwszym mieszkaniu, które było niewielkie, już wtedy miałem deskę i to mi pomagało, bo jak zakryłem sobie tą deskę, po pierwsze na niej mogłem kroić, ale mogłem coś postawić, jakiś garnek odłożyć, tak? Jeżeli mamy niewielkie mieszkanie, to to pomaga, a jeżeli duże mieszkanie, to się w ogóle tu nie przejmujemy, wtedy ten zlew może być większy. Jeżeli chodzi o sprzęt AGD, coś, co uwielbiam od 2 lat, to okapy. Kurde, jak oni fajnie poszli, zaraz powiem Wam, dlaczego tak uważam, jak oni fajnie poszli w te kolory, w te pastele, w kształty również, formy. Ale dlaczego tak myślę? Ponieważ, dobrze, jeżeli lubisz, możesz sobie walnąć tą czerwoną kuchnię. Ok. Żółta też będzie super. Tak więc, tak zrób, wymień za 2 lata, stolarz się ucieszy. Nie, no dobra, ale jeżeli idziesz dalej w tradycję albo w nowoczesność, robisz to na lata po prostu. Wiesz, że będziesz przynajmniej 10 lat tu mieszkać i nie chcesz zmieniać po tych 10 latach, to zazwyczaj tonujemy. Często dajemy te pastele, często ten biały, nieśmiertelny, szarości, chociaż to nie jest akurat aktualnie modne, ale szarości, tak, jakieś kolory ziemi, delikatne beże. I wyobraź sobie teraz, dajesz taki piękny, błękitny okap, zielony okap, różowy okap. Naprawdę, ile często to na konsultacjach wnętrzarskich wspominam, ale taki brudny róż, ogólnie róż taki pudrowy, pasuje do wielu kolorów. My się go boimy, bo nam się źle kojarzy z cukierkami. Źle nam się kojarzy to czasem z bielizną, czasem z jakimiś księżniczkami, a on bardzo fajnie pasuje, jak nie jest w nadmiarze. Chociaż kuchnia, pamiętam kuchnię taką grafitowo-różową. Pięknie, pięknie. Tak więc ten róż jest bardzo fajny. Wyobraźcie sobie tą kuchnię taką stonowaną, powiedzmy w 2 kolorach, ale jeden taki okap, wow. I to jest to, co często powtarzam. 2-3 rzeczy wystarczą w domu, że ktoś wejdzie i powie, kurna, przemyślałeś to, ale to fajne, podoba mi się. Wspomnę, ale to tylko wspomnę o dodatkach, bo to też coraz częściej gdzieś przechodzi do kuchni i fajnie, że już myślimy o tym, na przykład jaką zastawę mieć w danej kuchni. Teraz akurat takie grafitowe, może dlatego, że te kuchnie nie robimy takich szarych grafitowych, to te grafitowe ze złotym, to jest coś, co się podoba. Jeżeli chcesz naprawdę mieć to wszystko tak dopięte na ostatni guzik, to pomyśl o tym, jaki obrus będzie, jakie świeczki będą, bo to też fajny robi klimat, tak? I te zastawy. Tak, jestem za tym, są ładne kształty, do porcelany, do Katowic zapraszam, wybierzecie naprawdę zestaw muzyczny, świetny. Muzyczny, bo takie tam zestawy są. I kolejna sprawa, wchodzi sztuka do kuchni, czyli obrazy, czasem płaskorzeźby i też to bardzo mi się podoba, bo mnie się podoba, bo nie zawsze musimy mieć naciskane wszędzie meblami i tyle. Czasem warto, jak nie masz tych mebli, ale jeżeli masz miejsce, to tak, jestem za tym. Jak najbardziej. Podsumowanie tego, nie mówię tutaj to, co już wspomniałem, ale wszyscy chyba patrzymy na to, żeby na finanse. Też, żeby to było ekologiczne. To ma sens, żeby lakiery, nawet takie pytania są u stolarzy, jakie lakiery używają, czy wodne, czy jakieś lateksowe i tak dalej.
No akurat tu jest inna baśka związana, ale na przykład patrzymy, czy będzie duży kosz na śmieci, żebyśmy mogli segregować. Czy zmieści nam się filtr do wody, żebyśmy mogli pić wodę z kranu. Oczywiście takie rzeczy jak źródła światła LED-owe, no to jest taka już oczywista oczywistość. Poza tym, no to czasem właśnie ze względów finansowych, ale też ekologicznych patrzymy, jaki sprzęt bierze ile energii, tego typu zmywarka, tak, bo ona potrafi dosyć długo chodzić, albo czy płyta długo czy szybko się nagrzewa. Dajcie znać, jak Wam te kolory wyraziste się podobają. Ogólnie, czy według Was w dobrym kierunku idziemy, czy płytki wolicie takie, czy jednak wolicie tą bazę taką stonowaną, a na przykład takim okapem, czy płytkami wyróżnić. Jestem bardzo ciekawy, jak te trendy Wam się podobają. Dajcie znać, co mam nagrać w następnym odcinku, czy o trendach łazienkowych, czy o tym, jak zrobić metamorfozę niedrogą mieszkania czy domu. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. To pamiętaj o łapce w górze. Napisz komentarz, nakalę ten algorytm YouTube'a, żeby żarłok był najedzony. Zasubskrybuj mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, i naciśnij dzwoneczek. A ja na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć. Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.